Witam widzów portalu sportegit.pl. Jesteśmy po pierwszym sparingu w Armii Energa Olsztyn, w którym olsztyński klub pokonał Jurand Ciechanów 29-23. Jest z nami trener w Armii Daniel Żółtak. Daniel, ten mecz chyba da Ci sporo materiału do analizy. Na pewno tak. Sporo pracy przed nami. Tak naprawdę jesteśmy po dosyć ciężkim okresie, ale większość zespołów jest w ciężkim okresie i dzisiaj fragmentami ta gra wyglądała dobrze, a fragmentami gra wyglądała no, tak, jak nie powinna wyglądać, więc na pewno liczymy się z tym, że w pewnych okresach no, ta gra wygląda słabiej i sporo jest tych błędów, bo no, jest to zmęczenie tymi ciężkimi przygotowaniami, ale myślę, że musimy no wiele rzeczy poprawić po tym dzisiejszym spotkaniu. Na pewno wygrana cieszy, bo to jest najważniejsze też, że wygraliśmy to spotkanie i wszyscy zawodnicy zagrali, też ci młodzi, którzy mają po 16-17 lat i to na pewno cieszy, ale dużo pracy przed nami na pewno i pierwsze koty za poty, jak to można powiedzieć, i musimy dalej starać się poprawiać naszą grę. Chyba te eksperymenty w obronie dzisiaj troszeczkę zaszwankowały, bo przez pierwsze 10 minut wydawało się, że będzie tutaj pogrom, a jednak goście potrafili Was dojść i to nawet na jedną bramkę w pewnym momencie. No na pewno początek był mocny w naszym wykonaniu, ale nie możemy mówić o eksperymentach, bo my nie mamy innych ludzi do grania. Ja nie mogę grać jedną siódemką przez 60 minut. Musimy starać się zmieniać ludzi, bo gramy jutro kolejny sparing, kolejny mecz i nie może być tak, że jedni grają 60 minut od dechy do dechy, tak? I nawet jak oni odpoczęli, to w drugiej połowie było widać już u niektórych zmęczenie, więc nie ma tu eksperymentów. My z tego, co mamy, staramy się coś zrobić i taka jest prawda. Ja już nie będę wracał do tego, że straciliśmy 4 podstawowych obrońców i niestety, ale nad tym musimy dużo pracować. Może kogoś pozyskamy, zobaczymy, ale jesteśmy w składzie, takim jesteśmy i musimy wyciągnąć z tych ludzi jak najwięcej. Tak? Zobaczymy, jak to się uda, ale no, przed nami na pewno dużo pracy. Jutro kolejny sparing, tak jak wspominałeś, ze Spójnią Gdynia. To będzie taki prawdziwy sprawdzian, bo klasowy rywal. No na pewno, jeżeli chodzi o klasę rywala, no to Gdynia jest to zespół Superligi, która debiutowała w tamtym sezonie. W tym sezonie zmienili trenera, bardzo się wzmocnili. Na pewno to będzie o wiele cięższe spotkanie niż te dzisiejsze, tak? Nic nie mówiąc oczywiście zespołowi z Ciechanowa, który wyszedł i walczył, a no mówię, nam trochę momentami, fragmentami zabrakło tej agresji też w obronie, zbyt dużo chaosu w ataku. Widać, że ci nowi zawodnicy jeszcze się nie wkomponowali, jeszcze potrzebują czasu, ale no to jest z jednej strony normalne, że oni potrzebują więcej czasu na to, żeby się wkomponować w naszą taktykę, w nasze zagrywki i to było dzisiaj bardzo widać, tak? Więc no, mówię, dużo pracy, jutro bardzo ciężki test przed nami, no ale musimy wyjść, musimy się zderzyć z rywalem i zagrać tutaj na 100% swoich możliwości, tyle ile możemy i fajnie, że mamy takie spotkanie, bo trzeba grać z zespołami na pewno lepszymi od siebie. Gdy obserwowałem to spotkanie z trybuny, to z jednej strony nie poznawałem ławki rezerwowych, bo tam całkowicie nowa ta ławka rezerwowych, ale też kilku ciekawych zawodników. Wiktor no, zaprezentował się tutaj naprawdę chyba dzisiaj z bardzo dobrej strony. Tak, myślę, że to jest zawodnik, który no, mamy nadzieję, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to do nas dołączy i no, pokładamy w nim spore nadzieje, bo było widać po pierwszych treningach, jeszcze ma zaległości, jeżeli chodzi o wydolność, ale po półtora tygodnia treningów naprawdę prezentuje się nieźle i uważam, że jeszcze może wskoczyć na wyższy poziom i uważam, że to będzie dosyć duże wzmocnienie, jeżeli chodzi o ten środek rozegrania, więc no, fajnie, że udało się takiego chłopaka ściągnąć. Jeszcze na pewno liczymy na Marka. Tutaj Marek Starzec jeszcze dzisiaj trochę wystraszony było widać i ja tutaj liczę, że on więcej da od siebie, ale jest to młody chłopak, poczekajmy jeszcze, ale no na pewno trzeba w tych nowych wkomponować. Wiktor na pewno dosyć szybko się zaczął wkomponować w zespół i to na pewno cieszy. Zaobserwowałem nawet taki moment, że zaczął dyrygować grą zespołu, pokazywać tym starszym kolegom, jak powinni się zachować na boisku. To chyba dobrze o nim świadczy. Tak, jest to środkowy rozgrywający. To jest naprawdę mózg drużyny i od środkowego rozgrywającego wymaga się tego, żeby kierował grą. I jeżeli będzie u nas, na pewno będzie za to odpowiedzialny, więc widać te cechy przywódcze u niego i to jest ważne. Dobrze. Te przygotowania w Armii wkraczały jakby już w finałowy okres. Jak to będzie w najbliższym czasie wyglądało? Jutro mamy wyjazd do Gdyni, później trenujemy oczywiście na swoich obiektach. W weekend mamy wolny 18-19.
i później 25 wyjeżdżamy do Legionowa na sparring, prawdopodobnie zagramy jeden, z tego względu, że mamy zbyt mało osób, bo mamy możliwość grania tam i z Legionowym, i z Wybrzeżem, ale chyba ten mecz drugi odpuścimy, bo tych ludzi będziemy mieli, bo Przemek i Jakub wracają do Szczypiorniaka, więc no, ta ławka będzie praktycznie zerowa. No i później mamy dwa turnieje, pierwszy i ósmy, Korsze i Sierpc, i 22 pierwszy mecz ligowy. Dobrze, dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Daniel Żółtak, trener Warmii Energa Olsztyn. Dziękuję. Do zobaczenia.